zawsze to powtarzałam. Od tego z daleka. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Nie może tak dalej być. Naprawdę, sama widziałam. Ty już o tym wie. Czemu ty mnie nie słuchasz? Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie zasłużył sobie na to. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Gdybym sama tego nie widziała. Słyszałam co innego. Trzymajcie do tego z daleka. Nie chcę już po tym słuchać. Trudno mi w to uwierzyć. Dużo by mnie zakosztowało. A, nareszcie. Kim jesteś? Nazywają mnie... A sam to powinieneś najlepiej wiedzieć, nieznajomy. Co to za przedstawienie? U kresu swojej podróży powinieneś Kto ci za... Moi zleceniodawcy, mój kontrakt stwierdza, że nie wolno mi zdradzić. Czemu chcesz... Sprzedałeś Rengara strażnikom, moi zleceniodawcy. Mogę... Nic z tego. Jeśli słyszy się to i to... Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Jeszcze cię dorwę! Teraz każdy już o tym wie. I tak tego nie zmienisz. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Tak jakby brakowało mi zmarci. Nie mogę tego powtarzać. Mnie to i tak... Nikt nie jeszcze gorzej. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Mąż uważa inaczej. Naprawdę w to wierzysz? Nie mów. Naprawdę sądzisz? Teraz każdy już o tym wie. Nic o tym nie wiem. Po prostu trzeba odczekać. Teraz każdy już o tym wie. Naprawdę w to wierzysz? Nie wiem. To nie może być tak dalej. Zawsze to powtarzałam. Naprawdę w to wierzysz? Ktoś musi pracować. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Tak, to bardzo typowe. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Teraz każdy już o tym wie. Słyszałam co innego. W zupełności się z tobą zgadzam. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Znasz już moje zdanie. To będzie jeszcze gorzej. To rzeczywiście prawda. Przecież okropne. Znasz już moje zdanie. Nie musimy pojawić się problemy. To rzeczywiście prawda. Tak, to bardzo typowe. Powiedziałem dokładnie to samo. Przyszłam w życiu innych czasów. W zupełności się z tobą zgadzam. Wszystko jest możliwe. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. O, niedobrze. Naprawdę to interesujące. Mnie nie musisz o to pytać. Słyszałam co innego. Naprawdę w to wierzysz? I pracuję niemal przez cały dzień. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. A będzie jeszcze gorzej. To rzeczywiście prawda. Znasz już moje zdanie.
Zobacz sobie. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Zawsze to powtarzałam. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Tego jest więcej. Nie wiem już, w co wierzyć. Zawsze to już wydarzało. Sam powinien był wiedzieć lepiej. Zawsze to powtarzałam. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przecież wiadomo. Naprawdę, sama widziałam. Nie chcę już powtórzyć. Mój mąż uważa inaczej. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. On po prostu za dużo gada. To żadna tajemnica. To się nigdy nie zmieni. Gdybym sama tego nie widziała, niczego jej już nie powiem. Mnie to i tak nikt przecież okropny. Ja bym tego nie zrobił. Sama widziała. Można to było zrobić. Tylko gadanie. Powiedziałem dokładnie to samo. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Naprawdę w to wierzysz? Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ktoś musi pracować. Teraz każdy już o tym wie. On po prostu za dużo gada. Nic o tym nie wiem. Nie wierzę w to. Nie chcę już o tym słuchać. Teraz każdy już o tym wie. Nie opowiadaj mu takich rzeczy. Teraz każdy już o tym wie. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Niczego jej już nie powiem. Wszystko jest możliwe. A będzie jeszcze gorzej. Przecież wiadomo. Mój mąż uważa inaczej. Teraz każdy już o tym wie. Przez to będzie jeszcze więcej. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie wierzę w to. Powiedziałem dokładnie. Mogę zajmować się. Nikomu tego nie powtarzaj. To tylko gada. To przecież okropne. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. On po prostu za dużo gada. Gdybym sama tego nie chciała. Kto opowiada takie rzeczy? Mój mąż uważa inaczej. Nie wierzę w to. Gdybym sama tego nie chciała. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mogę ci opowiedzieć. Nikomu tego nie powtarzaj. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. A będzie jeszcze gorzej. Doprawdy? To interesujące. I zobaczy Ładanus, że prysła równowaga między ładem trudno i chaosem. Trudno mi w to uwierzyć. I zaklął i nosa, by ten odeszł. Nie mów, że to nieprawda. Le-
lepiej by było, gdybyś przymknął. Tak, to bardzo typowe. On po prostu za dużo gada. I pracuje niemal przez cały dzień. Denerwuje. Nie potrafi niczego. Powinien był wiedzieć lepiej. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. I pracuje niemal przez cały dzień. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przecież okropnie. On po prostu za dużo gada. Nie mów. Nie chcę wiedzieć. Mnie to już nic nie... Słyszę o tym po raz pierwszy. On myśli, że to takie łatwe. Dużo by mnie to kosztowało. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. I jak tam ryb? Bywało lepiej. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Mam własne zdanie na ten temat. A będzie jeszcze gorzej. Mogę ci opowiedzieć o tym. Nikomu tego nie powtarzaj. Kto opowiada takie rzeczy? Nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin! Chwileczkę! Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie! Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinis przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć.
tak. Dopiero teraz sobie przypomniałem. Naprawdę? Słyszałeś o mnie? Niech to diabli! Właśnie zastanawiałem się, czy nie pójść do miasta. Całe szczęście, że tego nie zrobiłem. Strażnicy od razu wtrąciliby mnie do lochu, bez dwóch zdań. Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród na... Wyspa Kori... Musiałbyś też znać tylko dwóch ludzi zna... Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta. I coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest... Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Mam tu taką mapę. Może być? Może. Zaznaczę ci, gdzie znaleźć tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Proszę. Oto twoja mapa. Dokąd zawozicie? Już mówiłem, że nie wyjadę.
się o tym i o tamtym? A naprawdę w tym wierzysz? Nic się nie zmieni. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Powiedziałem dokładnie to samo. Wcale mnie to nie dziwi. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Przecież wiadomo, że tam nie było. Wszyscy wiedzą. Naprawdę, sama widziała. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Naprawdę, chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. A pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzeźmieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. W niedobrych czasach. To przecież okropne. Pracuję. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im teraz żywność. W zamian otrzymuję najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Nikomu tego nie powtarzaj. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Daj spokój. Pokaż mi takich rzeczy. On po prostu za dużo gada. Nikomu tego nie powtarzaj. On po prostu za dużo gada. Nie mogę się zajmować wszystkimi wszystkimi. Się, co zagrażającym naszemu miastu. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż, a także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. Thank you.
Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem... Daj mu 2 butelki! On po prostu za dużo gada. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. Nie wierzę w to. Mój mąż uważa inaczej. Przecież okropny. Nie wierzę w to. A będzie jeszcze gorzej. Doprawdy? To interesujące. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nikomu tego nie powtarzaj. Naprawdę, sama widziałam. Gdybym sama tego nie widziała... Nie wierzę w to. Ktoś musi pracować. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. On po prostu za dużo gada. Gdybym sama tego nie widziała... Doprawdy? To interesujące. Teraz każdy już o tym wie. Thank you.
Mam dla ciebie... Co u licha? Mapę... Przecież wiadomo, na mnie. Po prostu trzeba odczekać. Mnie to i tak nikt nie słucha. To przecież zaraz. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. To bardzo typowo. Mam rum. Drogo! Bardzo drogo! Za kogoś nie mogę dać ci zbyt... To opowiada takie rzeczy. Niczego jej już nie powiem. Nie wierzę w to. I pracuję niemal przez cały dzień. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie wierzę w to. Ktoś musi pracować. Pracuję niemal przez cały dzień. Nikomu tego nie powtarzaj. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Naprawdę? To interesujące. Pracuje niemal przez cały dzień. On po prostu za dużo gada. Mój mąż uważa inaczej. Mój mąż uważa inaczej. Naprawdę, sama widziała. Teraz każdy już o tym wie. Uciekaj! Naprawdę, sama widziała. Jesteś z... Mój mąż uważa inaczej. Niczego jej już nie powiem. Uciekaj! Nie może tak dalej być. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Naprawdę, sama widziałam. O, chyba cię wśród kupców, choć przykra, mógłby 500 sztuk. To interesujące. Przyszedłem. Naprawdę, sama widziała. Ile to miał? 500 sztuk. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie mam. Biel. Interesujące. Teraz każdy już o tym wie. Pracuję niemal przez cały dzień. Zawsze to powtarzałam. Hej! Zawsze to powtarzałam. Wszystko? On po prostu za dużo gada. Słyszałam co innego. Ujrzał wtedy Adanos